Nie tylko znamy rodzaje fal i płaszczyzn falowe, ale fale poddają się pewnym prawom. Jednym z najbardziej kardynalnych praw dotyczących fal jest odbicie fal. Jeśli przyjmiemy sobie, że ta czarna kreska to jest powierzchnia, od której się odbijają fale, tu sobie przyjmiemy, że jest to prosta prostopadła do powierzchni odbicia, no i na tą powierzchnię będzie padać promyczek. Jakiś promyczek, o, taki sobie pada na tą powierzchnię. O, idzie w tą kierunku i odbija się. Po odbiciu promyczek ten będzie wyglądał w sposób następujący. Tu mamy kąt padania, kąt między promieniem a prostą prostopadłą do powierzchni nazywamy kątem padania, a natomiast kąt między promieniem odbitym i prostą prostopadłą nazywamy kątem odbicia. Kąt padania. I niech będzie na przykład kątem alfa, go sobie nazwijmy. Kąt odbicia. I niech będzie beta. I prawo odbicia mówi, że kąt padania równa się kątowi odbicia, albo odwrotnie, kąt odbicia równa się kątowi padania. Ujmijmy to w sposób formalny, że kąt padania jest równy kątowi odbicia. Oba te kąty leżą w jednej płaszczyźnie. Odbicie fal, tak zwane prawo odbicia, nie jest prawem dotyczącym tylko fal. Proszę zobaczyć, że kulka bilardowa, która wpada do dołka lub ten dołek mija, ulega prawu odbicia, kąt padania równa się kątowi odbicia i każdy bilardzista, snukerzysta, intuicyjnie to prawo stwierdza. Tą kulką nie musi być bilard, może być na przykład elektron, który również podlega prawom odbicia. Dlatego też prawo odbicia nie jest dowodem, że coś jest falą. To jest to bardzo ważne zauważenie. To nie jest prawo dotyczące tylko fal. Prawa dotyczące tylko fal będziemy poznawać na naszych następnych lekcjach. Będą na przykład to dyfrakcja, będą to na przykład interferencja i serdecznie zapraszam na te tematy, bo są niezmiernie ciekawe. Na dzisiaj to wszystko. Dziękuję.